Cześć! Cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Dziś kolejny odcinek, co nam wpadło w ręce. Standardowo pokażemy wam gierki, które dostaliśmy, które zakupiliśmy. Nie, w tym tygodniu dostaliśmy wszystkie. Mhm. Więc zacznijmy od wydawnictwa UV Games. Poczekaj. Zacznijmy od wydawnictwa UV Games, ponieważ... Jak widzicie, Diolek nie jest już klaszardem. A no tak. Update dla was. Zrób jakiś ASMR. No kluseczko, moja malutka, moja poszeczko, moja ty mały kluseczko, no ninomi. Tak to u nas wygląda. Dziękujemy, że mimo tego ciągle jesteście z nami. Zaczniemy od wydawnictwa UV Games, bo jednak wydawnictwo UV Games, no bądź dość rzadko na naszym stole jest, no bo jednak to też nie jest wydawca, który, wiecie, wydaje mnóstwo tytułów non-stop. W większości to jednak są te smarty, czyli smart gamesy, natomiast jeśli chodzi o UV, to gier nie ma zbyt dużo na rynku. Natomiast ostatnimi czasy zaczęli wydawać gierki już z takiej dość słynnej serii Helvetic. Kiedyś już pokazywaliśmy wam całą serię. Generalnie link będzie w opisie, bo pokazywaliśmy wam wszystkie te gierki. Pokazywaliśmy wam wszystkie gierki w jednym z filmów. 5 minut z planszówką, gdzie pokazywaliśmy wszystkie te tytuły. Do Bandido, Kariby, Hygge, Bandida i Tucano dołącza kolejna seria gierek. Jedna gierka to gierka o takim samym pudełku jak ta, jak te. Czyli Odyn. Gierka w nordyckim stylu, akurat o niej jako jedynej nie powiemy dzisiaj nic, bo w nią jako jedyną jeszcze nie graliśmy. Natomiast jest to gierka, która rzeczywiście pasowuje się do tych pudełek. Natomiast teraz jest kolejna seria, ale również od Helvetic. I to jest Fun Nature. To jest taka nowa seria, która bardzo pokazuje i bardzo stawia na naturę. I mamy trzy gierki. Alpina, Strato i Fly Home. I akurat w te gierki graliśmy i o nich chętnie wam powiemy. Zaczniemy od gierki Alpina. Jest to gierka, w której będziemy grać już tutaj rywalizacyjnie, bo te dwie gry to kooperacje. Są oczywiście warianty jakieś tam rywalizacyjne, natomiast o nich zaraz. Jeśli chodzi o gierkę Alpina, już jest kilka takich na rynku podobnych, że zagrywamy jakąś kartę, tworząc siatkę i karta, którą dokładamy, ma jakby jakiś konkretny cel na niej i jakby metodę punktowania. Mhm. Jeśli chodzi o karty, karty są trzy zwierzaki. Nie chciałbym skłamać, więc przeczytam dokładnie w instrukcji, jak się one nazywają. Bo to są zwierzaki ze szwajcarskiego parku narodowego. Orzechówka zwyczajna, czyli ptaszor. Kozicę północną, czyli ssaka. I żabę trawną, czyli płaza. Orzechówka zwyczajna punktuje zawsze za inne zwierzęta. Kozica punktuje za liczbę znaczników turystów, a żaba trawna punktuje za rodzaje krajobrazów. Bo teraz, każde z tych zwierząt występuje na trzech różnych krajobrazach. Góry, jezioro i las. To już tak naprawdę daje nam różnego rodzaju możliwości, bo kozica może być na trzech terytoriach, żaba może być na trzech terytoriach i ptak może być na trzech terytoriach. Na dole mamy, na każdej karcie mamy te warunki punktowania i tych warunków punktowania też jest dość sporo, no bo w instrukcji jest wymienionych tutaj 11, ale 11 rodzajów. 11 rodzajów, a one tak mogą występować w różnych po prostu obrazeczkach, konfiguracjach. No i każdy z graczy otrzymuje sobie właśnie swoich turystów, więc jest to gierka dla 4 osób. Dokładamy sobie kartę do siatki. Siatka finalnie będzie to 5x5, czyli jeżeli już... Diorek, to jest blender. Matko i córko. Akurat teraz musiał go znaleźć, nie? To jeśli oczywiście ktoś już zrobi 5 kart w poziomie, to oczywiście nie można wyjść dalej, więc już tę siatkę nam wyznaczył. Zamknie troszkę, no. Więc tak naprawdę musimy wtedy już po prostu pójść, no, po granicy tej siatki. Gra się oczywiście skończy, kiedy tę siatkę zbudujemy. Natomiast naszym zadaniem jest to, że zagrywamy sobie kartę, oczywiście tak jak w każdych innych grach, zgodnie z metodą przylegania. I wtedy możemy na kartę, którą zagramy, zagrać sobie turystę w naszym kolorze. W prawym górnym rogu każdej karty jest miejsce na jednego turystę, więc ta karta jest jakby oczywiście już, no, zapchana tym turystom, więc nie może tam inny gracz połowić turysty. To jest opcjonalne, bo turystów naszych jest mniej niż kart, które będziemy zagrywać. Tak. Więc to my musimy już tak pokombinować, tak te karty pozagrywać, aby tych punktów potem jak najwięcej na koniec gry zagrać, bo oczywiście punkty zgarniamy na koniec gry, patrząc sobie na każdego turystę. No i patrzymy sobie na przykład na tego, który ma teraz Piotrek, czyli dostajemy 2 punkty za każdą żabę, która przylega do tej karty w poziomie i pionie, ale tylko pierwsze sąsiadujące. Tak. Na przykład inne są największe grupy. Dokładnie. Więc tu jest naprawdę mnóstwo różnego rodzaju kombinowania, fajnie można tutaj sobie podziałać. Na początku sobie w ogóle pomyślałem, że kurczę, no jednak kart i ludzików tutaj jest dość mało, natomiast i tak
ta gra wypełnia to pudełko, bądź co bądź. I tu jest właśnie jeszcze fajne to, że każdy z graczy otrzymuje swój pionek i swoim pionkiem będziemy punkty zaznaczać na pudełku. Czyli to jest właśnie spoko rozwiązanie, to pudełko jest jednak trochę większe. No bo najpierw sobie pomyślałem, czemu te karty nie mogą być w takim małym pudełku jak tamto. No. Generalnie mi się zmieściło na ścisk, myślę. Ale jak zobaczyłem też ilość tych ludzików, no to jednak mogłoby być trochę tak na ścisk, więc rzeczywiście to pudełko większe było potrzebne. No i fajne jest to, że jest to rzeczywiście teraz ta seria związana z naturą, Fun Nature. I tutaj właśnie na końcu instrukcji, dość krótkie instrukcje jak widzicie, jest w ogóle fajna informacja na temat właśnie Szwajcarskiego Parku Narodowego i języku romansz. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że w Szwajcarii jest jakiś inny język romansz. Ja uczyłem się zawsze niemieckiego i byłem uczony, że to jest kraj niemieckojęzyczny, a tu jest informacja o tym, że 0,5% populacji, czyli około 43 tysiące osób mówi w tym języku romansz. Na początku, jak graliśmy, miałem wrażenie, że dokładałem karty specjalnie po to, żeby spełniać swoje cele dla swoich ludzików, ale potem ci ludzicy mi się nagle skończyli, a karty trzeba było jeszcze zagrywać. I później miałem wrażenie, że już zagrywam trochę karty tak, żeby blokować drugiego gracza. Dokładnie. Żeby jak widzę, że on na przykład dostaje punkty za sąsiadujące żaby, no to specjalnie wpierdzielę mu tam kozicę. Żeby go troszkę poblokować i żeby odciąć swoje punkty, ale jednocześnie może jakoś zbudować większą grupę dla swojego na przykład jakiegoś jednego z turystów. To mi się podobało. Na dwie osoby naprawdę było to bardzo przyjemne. A jeżeli gra się na więcej osób, to ludziki się mniej zmniejsza? Wydaje mi się, że nie. Po prostu gramy do momentu, kiedy te ludziki się skończą. A nie, przepraszam, zmniejsza się. Okej. Na dwóch graczy mamy wszystkich 8 turystów, na trzech 5 turystów, na czterech 4 turystów. A no to widzisz, to się zmienia. Odbiór rozgrywki może być inny w zależności od liczby graczy. Tak. Na dwie osoby grało się naprawdę fajnie. Ale super. Podobało mi się, no. Super. Ja oczywiście tak jak zawsze mówimy, gierki o zwierzaczkach to już zawsze jest plusik. Zwłaszcza dla mnie. Więc spoko. Kolejna gierka to gierka Strato. Bo mam wrażenie, że to Strato się wzięło chyba od Stratusów? Chociaż nie jest to napisane. Gierka kooperacyjna, której będziemy musieli tą pogodą zawładnąć, będziemy ją po prostu kontrolować. Gierka specyficzna, natomiast ona to jest bardzo taka gierka logiczna. Dla mnie to jest logiczna łamigłówka. Ponieważ mamy tutaj różnego właśnie rodzaju łamigłówki. Łamigłówki mamy podzielone na poziomy. Poziomów mamy 10, bo mamy od 0 do 9. Mamy łamigłówki z konkretnymi celami, które musimy po prostu zrealizować. Na dole każdej karty tej łamigłówki jest informacja o tym, jakie karty pogody będziemy wykorzystywali w konkretnej rozgrywce. Mamy 6 rodzajów kart pogody. Mamy wiatr i deszcz. To na pewno wiemy, bo graliśmy z nimi w pierwszym i drugim poziomie. Potem mamy jeszcze słońce, mgłę, chmurę i burzę. Czyli na przykład mamy właśnie poziom 0. W zależności od tego, jakie karty pogody są potrzebne. Mamy informację, że mamy potrzebny deszcz i wiatr. Bierzemy wszystkie karty deszczu i wiatru. Bierzemy również karty tornada, które przedstawiają. Pół przedstawia właśnie tornado z deszczem, pół przedstawia tornado z wodą. Te dwie karty tornado, one się ze sobą łączą na środku stołu i układamy pod nimi tyle kafelków, takich puzelków, one są w środku, po obu stronach tego tornada, ile występuje na karcie. Na karcie mamy informację, że w przypadku poziomu 0 mamy max 7, a jest 8 puzli, więc 7 z jednej strony, 7 z drugiej strony układamy, aby stworzyć taką ścieżkę. Przygotowujemy tę grę tym, że układamy sobie to tornado, czyli deszcz z wiatrem łączymy i zgodnie z przygotowaniem musimy na początku ułożyć tak, że mamy dwie karty standardowej pogody, czyli mamy deszcz, wiatr, deszcz, tornado, wiatr, tornado, deszcz, wiatr. Każdy z graczy otrzyma po dwie karty pogody na rękę. A karta pogody może być tylko ta, która występuje w konkretnym poziomie. Tak. Każda karta pogody daje nam akcję. Mamy karty pomocy, to też jest opisane w instrukcji. Możemy sobie wziąć taką kartę deszczu i kartę wiatru obok siebie, żeby widzieć, co te karty robią. I tylko z tymi kartami będziemy rozgrywać ten poziom. Naszym celem w tym poziomie 0 jest to, aby po obu stronach tornada, łącznie z kartą tornada, były 4 karty deszczu, 4 karty wiatru. My będziemy tutaj kombinować, bo mamy na ręku te dwie karty pogody. Możemy mieć dwie deszczu, dwie wiatru, deszcz i wiatr, jak tam się nam tutaj wylosuje. No i musimy zrobić tak, aby te karty poprzestawiać. Tak jak mówiłem na początku, mamy na początku przekładankę. Deszcz, wiatr, deszcz, wiatr, deszcz, wiatr. A my musimy zrobić tak, żeby były 4 takie same, 4 takie same. No i teraz, zagrywając kartę wiatru po jednej stronie, no bo oczywiście układamy je po prawej i po lewej, dokładając sobie kartę, musimy kartę inną przesunąć na drugą stronę rzędu. Jeżeli chodzi o kartę deszczu, no to jeżeli kartę deszczu zagramy, to musimy z przeciwległego krańca przyciągnąć kartę i dołożyć ją obok tornada.
Obojętnie z której strony. To tak. Się nam udało zrobić. Potem jest poziom na przykład 1, w którym po prostu musimy mieć naprzemiennie ułożone karty, czyli musimy mieć 3 deszcze, 3 wiatry, 3 deszcze, 3 wiatry. I to jest poziom 1 i tu już mamy max 8 puzelków, a nie 7. Mhm. Ale też występują te same karty, tylko deszcz i wiatr. Tak. No i coraz to dalej, tym poziomy są trudniejsze. W poziomie tutaj na przykład już drugim w ogóle mamy 4 rodzaje pogody, bo dochodzi nam jeszcze słońce i mgła. Mamy max 6, ale już mamy 2 rządki. Będzie góra-dół. Mhm. Więc będziemy 2 takie tornada jakby układać. No i tutaj tak naprawdę o to tutaj chodzi. To jest taka zagadka logiczna, gdzie musimy tutaj działać razem, działamy kooperacyjnie. Mówimy sobie, jakie mamy karty na rękach, natomiast możemy się z sobą komunikować, możemy mówić, że tu bym chciał coś zagrać i tak dalej, i tak dalej. Poziom 0 banał. Poziom 1, już mieliśmy takie, o tutaj. Już mieliśmy większą rozkminę, no. No, bardzo fajne. Jedyne co, nie wiem, czy to jest nasz egzemplarz, natomiast puzelki jedynki nie łączą się ze sobą idealnie. Więc to tornado na puzelkach nie jest ładne, no nawet te puzzle sobie się nie stykają, nie wchodzą ładnie w siebie, więc to jest ten minus, no ale... Cała reszta wchodzi super, cała reszta jest wycięta, tak. Ale te jedne są rzeczywiście przesunięte i kolejne, co zauważyłem, to dla mnie, no chyba, że to tylko ja to tak odbieram. Jak mamy opis tego, jakie mamy założenie, to tornado ma 2 różne kolory, 2 różne żywioły, a jest zaznaczone ciemno-pomarańczowe, jasno-pomarańczowe, jasno-pomarańczowe, ciemno-pomarańczowe. A to chodzi, że to ma być ciemno-pomarańczowe, czyli jeden żywioł. Ma być na zmianę. Później inny żywioł, inny żywioł, inny żywioł. A mi to teraz sugeruje, że jest jeden żywioł, 6 kart tego samego żywiołu i później 3 karty innego żywiołu. Pierdoła! Ale na początku, jak to tak wziąłem do ręki, sobie myślałem, no ale poczekaj, tornado ma przecież 2 różne kolory, to czemu mają być 2 takie same obok siebie? Nie rozumiem teraz tego. Ale to tak jest w każdym. Źle zrealizować. To tak jest w każdym w takim razie, bo zobacz, no w zero tak, ma w tak samo. Że wszystkie są tym samym odcieniem. To dla mnie to jest nielogiczne. Widzisz, czwórca ma w tak samo. Tu też będą 2 różne odcienie. No bo zawsze tornado będziesz miał 2 różne odcienie. No ale to w takim razie to trzeba było wymyślić jakoś inaczej. Bardzo mi się to podobało, fajnie kombinowaliśmy. I mimo tego, że nam się nie udało, to się nie poddaliśmy, graliśmy kolejny raz. Żeby wygrać, no. Więc to spoko. No i ta gierka dlatego jest w serii właśnie Fun Nature. W związku z tym, że właśnie pogoda, tu jest dużo informacji na temat zmian klimatycznych, jak my możemy też mieć wpływ na zmiany klimatu, więc też znowu taka... A ta na spokojnie by się zmieściła w mniejszym pudełku. I teraz tak. W ogóle się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego tutaj jest taki fajny insercik, taka wkładeczka, że to się nie przesuwa, a tutaj nie ma nic i to wszystko w tym pudełku lata jakby chciało, a nie mogło i wygląda jak jeden wielki barłuk. Jakby tam jakieś nie wiem, co to? Strado. Strato. Strato przeszło. I ostatnia gierka, Fly Home. I myślę, że ta mi się podoba najbardziej. W sensie... Mi najmniej. No, najbardziej Alpina, ale bo to jest gra rywalizacyjna. A ta znowu jest gierką, w której my działamy razem. Bo my musimy razem zrobić tak, aby ptaki doleciały do swoich siedlisk. Są to memory, ale na porządnych sterydach. Bo memory kojarzą się po prostu z tym, że wiecie, wyciągamy sobie 2 obrazki i patrzymy, że tu jest ptak, ściągamy. Tutaj to wygląda troszkę inaczej. Mamy sobie, i to mi się w ogóle bardzo podoba, jeżeli chodzi o wykonanie. Karty są bardzo grube, jak takie właśnie kafelki bardziej. I to jest już spoko. Jeśli chodzi o karty, no to mamy karty ptaków w różnych kolorach, bo występują one w różnego rodzaju typów siedlisk. I mamy tutaj różowe, które występują na przykład w lasach. Mamy niebieskie, które występują w siedliskach wodnych. Mamy sobie żółte, które występują, tu jest pszeniczka, więc jakieś pewnie łąki. I mamy sobie zielone, nie, zielone to będą lasy, a to są po prostu chyba jakieś może miejskie, że takie nie, drzewa. Nie, to są, tak. To jest siedlisko miasta, parki i ogrody. Mamy na początku sobie karty i w ogóle to jest jedyna z tych gier, która występuje dwujęzycznie. Bo mamy tutaj karty w języku polskim i karty w języku angielskim. Jeśli chodzi o karty celów. Oczywiście bierzemy sobie karty w języku polskim i one są dwustronne. I mamy przynależność, kolor upierzenia, pożywienie, kształt dzioba, rozpiętość skrzydeł, kolor dzioba, kolor nóg, zachowanie. To się Piotrkowi nie podobało, zachowanie. Bo jest napisane zachowanie, a pod zachowaniem jest wędrowanie, wędrowne, częściowo wędrowne i osiadłe. To nie jest zachowanie, tylko to jest tryb życia. Ale taka drobna uwaga. Bierzemy sobie, losowo możemy, 3 z tych 4 kart i możemy, nie wiem, jedną obrócić, możemy w ogóle ustalić, z czym chcemy grać. Kolor nóg, przynależność, kształt dzioba. To będą nasze karty na całą rozgrywkę. I teraz, co jest ważne, kolor nóg i kształt dzioba nie mają takiego oczka w tle przekreślonego. To oznacza, że to są cechy, które my widzimy. Przynależność, która jest z przekreślonym takim okiem, tego nie widzimy, to musimy przeczytać, zobaczyć pod spodem. Bo teraz tak, na karcie, karta jest w konkretnym kolorze. Oczywiście mamy kartę ptaka, która jest
zgodnie z kolorami, czyli my możemy ocenić, jaki ma dziób, jakie ma nogi, jaki ma kolor upierzenia i tak dalej. Oczywiście karta, jeżeli chodzi o kolor, pasuje do konkretnego siedliska, do tego, o którym mówiłem na początku. Mamy tutaj przy niej w takim kółku informację o tym, co je. Mamy pod spodem informację o polskiej nazwie i angielskiej nazwie tego ptaka. A pod spodem mamy trzy symbole. I te symbole to właśnie przynależność, czyli mamy tutaj informację, że jest to mewowate, kaczkowate, to będzie kaczkowate jako. Potem mamy M-kę, a M-ka będzie oznaczała, to jest rozpięty skrzydeł. No i mamy jeszcze taki ten narysowany, ten tryb życia, o którym mówiliśmy, czyli w tym przypadku zachowanie, czyli częściowo wędrowne. Mamy jeszcze karty słów i karty lornetek. Tasujemy te wszystkie karty i układamy wielkie tablo na stole 7x9, nie, 6x7, przepraszam. I mamy sobie standardowe memory. Wszystkie karty są obrócone rewersami i gracz odwraca trzy karty. Obracamy trzy karty. Jeśli my mamy karty ptaków, to my je porównujemy. Jeśli mamy na tych trzech odkrytych kartach taki sam kolor nóg, czyli na przykład szare, to możemy jedną z tych trzech kart odesłać do odpowiedniego siedliska. Czyli na przykład mogę sobie ją do lasu odesłać. Gdyby się zdarzyło, że już karta tego ptaka jest w lesie, bo każda karta występuje dwukrotnie, to po prostu, no ups, no nie mogę tego zrobić, patrzę na inne karty, może mi się uda. Dodatkowo mamy karty słów, 6 kart słów mamy w tej talii. Jeśli 6 kart słów odsłonimy, to nadchodzi noc i kończymy rozgrywkę. Mamy jeszcze karty lornetek, dzięki którym możemy po prostu podglądać inne karty. No i to jest takie rzeczywiście memory na sterydach, bo my musimy obserwować. My na przykład pamiętaliśmy, o, tam był gołąb, a gołąb ma szary dziób. Tutaj na pewno była kaczka, kaczka już była, kaczka ma żółty na przykład dziób, bo my właśnie byliśmy tam z dziobami, z tym lataniem i tak dalej. Mi się bardzo to podobało, bo takie naprawdę memory na takim pozornym skupieniu. No i jednak te memory możemy grać w różny sposób, no bo jednak mamy nawet, no niby tylko 4 karty, no ale jak każdą kartę obrócimy, to każda rozgrywka po prostu będzie inna. I będziemy na inne cechy po prostu patrzeć, więc mi to się bardzo, bardzo podobało. Bardzo. Okej, mi nie. Ja nie jestem fanem. W sensie, dla mnie to były po prostu zwykłe memory, tylko z jakimś lekkim twistem, że trzeba było wyszukiwać jakieś inne cechy dodatkowe. Wiem, że gra no, ma pewien walor edukacyjny, no bo są te gatunki zwierząt, są te ptaki popodpisywane, okej, można się coś tam z tej gry dowiedzieć, ale jakoś nie miałem za bardzo z takich memorów fanu. Okej. Ta mi się najbardziej podoba, bo ta była jednak grą, gdzie każdy grał sobie, a tą grę uważam, że dobrze by było grać samemu, kiedy nikt ci się nie wpierdziela w swoją i sam sobie rozkminiasz, jak to porozkładać i jak rozwiązać daną łamigłówkę logiczną. Można grać samemu, jest napisane, że jest od jednego gracza, więc dla mnie tu musiałbym to spróbować zagrać sam, żeby zobaczyć, czy właśnie będę miał z tego jakby taką, wiecie, fun i przyjemność. A te memory to memory, nothing special. Zaczniemy od wydawnictwa Muduko i zaczniemy od gry, która nie jest w ogóle nowością, która wpadła do naszej kolekcji właśnie też w tym tygodniu i którą jestem oczarowany. Gra jest świetna. Nowa Ziemia. Wow. Jeśli chodzi o Muduko, po prostu Muduko miało taką akcję, że mogliśmy sobie wybrać jakiś właśnie starszy tytuł, który chcielibyśmy pokazać. A my akurat w ten tytuł nie graliśmy, a są tutaj kafelki, są zwierzęta, więc to co najbardziej lubimy, dlatego się na ten tytuł akurat zdecydowaliśmy. I kompletnie nie żałujemy, bo jest to naprawdę świetny tytuł. Tak, słuchajcie, mamy takie kafelki, które są dwustronne. Z jednej strony mają dwa małe siedliska, na przykład właśnie wodę i śnieg, oraz jedno duże siedlisko, w tym wypadku mamy pustynię. Mamy tu jeszcze jedno siedlisko, czyli łąkę i teraz, jeżeli na tym kafelku z tej strony ta łąka nie występuje, to po drugiej stronie ona będzie występowała jako ten duży kafelek, czyli te małe są takie same ze zwierzętami, a tylko zmienia się ten duży i mamy takich kafelek mnóstwo. Rozkładamy je na stole, tworząc właśnie siatkę i do tego mamy karty. Mamy karty celów, które wybieramy na rozgrywkę 4. Z każdego terytorium po jednym. Jedno. Tak, dokładnie. I mamy karty misji, które mamy na ręce. I mamy jeszcze dokładnie karty misji, na których mamy napisane 5 i mamy 5 pingwinów. Naszym zadaniem jest w ciągu 5 ruchów, 5 akcji maksymalnie, które mamy, poprzestawiać te kafelki właśnie na środku stołu, które są w tej siatce, tak aby stworzyć właśnie swoją misję, czyli tak, aby przylegały do siebie właśnie kafelki z na przykład 5 pingwinami, dokładnie 5 pingwinami. Czyli tak musielibyśmy to poprzestawiać, żeby właśnie te tereny z pingwinami się ze sobą łączyły. Dodatkowo oczywiście spełniamy też cele. My na pierwszą rozgrywkę mieliśmy wybrane cele, 9. Takie aby
połączyć właśnie tereny w dziewiątki. I żeby w ogóle spełnić cel, trzeba zawsze chociaż jedną misję ze swojej ręki spełnić, a misji na ręce mamy 4. I tych misji w ogóle nie ma zbyt wiele w całej tak, talii. Dokładnie. To tak trochę tą rozgrywkę właśnie ogranicza, bo ona też odlicza koniec gry tak naprawdę. Bo słuchajcie, ja na początku w ogóle, jak zaczęliśmy grać, to miałem wrażenie, że my mamy spełniać te misje. A to wcale tak, pospełnialiśmy te misje, nie spełnialiśmy wszystkich celów najpierw i nam się karty misji skończyły, automatycznie skończyła nam się gra, tym samym przegraliśmy. I później już drugi raz, jak zagraliśmy od razu, to zaczęliśmy właśnie robić wszystko, żeby spełniać najpierw cele, a dodatkowo szukać możliwości wypełnienia chociaż jednej misji z ręki. Tak. I to właśnie, jeżeli chodzi o same kafelki, to w ogóle mamy równe możliwości ich stawiania, bo możemy je po prostu obrócić o 180 stopni, możemy je odwrócić na drugą stronę albo względem długiego boku, albo względem krótkiego boku i możemy też przestawiać cały rząd, bądź jedną konkretną kolumnę. I takich właśnie ruchów możemy zrobić 5, więc tutaj naprawdę można fajnie pokombinować, bo my już właśnie potem się nauczyliśmy, co jest po tej drugiej stronie, jak to poobracać i tak dalej, więc naprawdę mi to się bardzo podobało. I tutaj dodatkowo właśnie jeszcze jest ten wariant trudniejszy razem z tymi katastrofami. Mamy też oczywiście karty, które też są bardziej zróżnicowane, jeśli chodzi o te cele, bo mamy i dziesiątki, ale też mamy takie, które po prostu na przykład są 3 grupy zwierząt w tym samym kolorze i w takiej samej liczbie. Tak. Ale tutaj właśnie gramy kooperacyjnie, bo my wygrywamy albo razem, albo przegrywamy razem. Natomiast mamy też właśnie wariant rywalizacyjny. No i w to jeszcze nie graliśmy, ale jest. Petarda, ja się świetnie przy tym bawiłem. To była właśnie tego typu łamigłówka, gdzie się zastanawiałem, tu przesunę to, tu zrobię to, tu mi zabraknie ruchu, ale jak zostawię to w taki sposób, to Marcin od razu przesunie i będzie musiał szukać możliwości, gdzie zdobyć misję, żeby wypełnić na przykład cel. Tak. Więc druga rozgrywka poszła nam bardzo sprawnie. W porównaniu do pierwszej, no to widać było, że zdecydowanie wiedzieliśmy, na czym się skupić i w jaki sposób tę grę rozegrać. Z tych gier, które dotychczas pokazywaliśmy w dzisiejszym odcinku, to ta póki co ale była najlepsza. I właśnie jestem trochę w szoku, bo jednak rzeczywiście, no tak jak powiedzieliśmy, jest to starsza gra, a o niej nigdy nie mówiło. Ja nie słyszałem nigdy o tej grze, w sensie... Mi się gdzieś mignęła jakby raz, nie widziałem, żeby na jakichś kanałach ona w ogóle była pokazywana. No chyba, że w sensie, wiesz, oczywiście w jakichś starszych filmach pewnie gdzieś jest u kogoś. No jest, bo to 2020. No, nie? Ale w sensie na przykład no za bardzo no, nawet nikt jej nie odświeża, że na przykład, nie wiem, na jakichś storiesach nigdzie jej nie widzę. Tak, nikt nie ma takich, żeby gdzieś ona żyła w internecie, na przykład na Instagramie albo gdzieś, nie? No bo na przykład taki spór o bór to też nie jest teraz już powiedzmy nowy tytuł, ale on się po prostu przewija. No. A ta gra na przykład nie. I to dziwne. To jest super. Ale myślę, że teraz w najbliższym czasie się będzie przewijała na waszych storiesach i w innych filmach jedna nowa gra, na którą wiele osób czekało od wydawnictwa Muduko, bo to jest naprawdę wielki karton, aż do Muduko trochę niepodobne. Poza grą, bo tak naprawdę Holi, to takich tytułów dużych raczej nie ma. Okej, jeszcze jest Overboss. Rzadko, bo wiecie, no Muduko jednak wydaje mniejsze gierki, a tutaj no spory tytuł, nawet do 5 osób, więc to jest też fajne. Smoki z głębin. Gra z Essen ona jest w ogóle, nie? Tak. Gra... Bardzo krótka instrukcja, to już od razu wam powiem, że nie będziecie musieli się w coś zgłębiać. Mamy takie dwustronne planszetki, które będziemy łączyć takim fajnym krzyżykiem na środku stołu. Oczywiście wszystkie 4 łączymy po to, aby stworzyć sobie planszę rozgrywki. Na oczywiście tych planszetkach mamy różne miejsca, czyli mamy wiry, rafy koralowe, pirackie statki i takie monety. Oczywiście stając na monecie zdobywamy monety. Mamy nurt tu na środku. Mamy te, jeżeli mamy prądy, no to za położenie na prądach będziemy musieli płacić. Mamy pirackie statki, za które będziemy sobie zdobywać. A tu prąd, słuchajcie, gra polega na tym, aby wykładać za pomocą kart kształtów. Mamy 3 rodzaje kart kształtów. Małe, średnie i duże. Małe zbudowane są z 3 kosteczek, z 3 terenów. Średnie zbudowane są z 4 i z 5 zbudowane są duże. Naszym zadaniem jest wyłożenie takiej karty z ręki, zagranie takiej karty i ze swoich właśnie smoków, z głowy plus z tułowia, zbudowanie, odwzorowanie tego kształtu na tej mapie. Oczywiście kładąc jakby części smoka na konkretnych miejscach na tej mapie, będziemy zdobywać konkretne rzeczy. Jak położymy na statku, zdobędziemy rzeczą statku. Jak położymy na monecie, zdobędziemy monetę. Jak położymy na wirze, będziemy musieli 2 monety zapłacić. Jak położymy na prądzie, będziemy musieli 2 monety zapłacić. Jak położymy na koralowcu, na rafie koralowej, będziemy zdobywać kartę rafy koralowej. Ona nam będzie dawała dodatkowe jakieś bonusy, dodatkowe przewagi i tak dalej, i tak dalej. Gra polega na tym, aby na koniec rozgrywki stworzyć jak największą przewagę
na danym sektorze gry, one są podzielone na te kwadraty, jeżeli tu będziemy mieli więcej smoków niż inny gracz, to będziemy za ten sektor punktować i będziemy punktować w taki sposób, że będziemy dostawać 2 punkty za każdy odkryty wir. W rozgrywce dwuosobowej. Okej. W rozgrywce na większą liczbę osób 3 punkty za każdy wir. A, okej. No to jakby widzisz, ty czytałeś instrukcję, to ty wiesz, a tego mi nie powiedziałeś w trakcie grania. Okej, więc tak, rzeczywiście będziemy mieli te punkty za wiry i na tym będziemy zdobywać najwięcej punktów. Oczywiście zdobędziemy punkty za monety, zdobędziemy punkty za swoje misje, ponieważ w trakcie rozgrywki będziemy spełniać misje, czyli jak będziemy zdobywać te statki, które są żetony statków, będziemy mogli je odrzucać w konkretnej konfiguracji odkrytej misji na stole i na przykład jak tu odrzucimy dwa czerwone statki, jeden fioletowy i jeden niebieski, to na koniec rozgrywki zdobędziemy 14 punktów. Więc te misje są to rzeczywiście mocno punktujące, ale są ograniczone ilości tych statków, ponieważ nie jest ich tak dużo na mapie. Natomiast jeśli w ogóle jeszcze chodzi o samo układanie tych smoków, ograniczenie właśnie. To jest ograniczenie, bo na początku rozgrywki, bo i tak naprawdę i oczywiście w momencie dowolnym, którym chcemy, układamy sobie smoki obok wyspy centralnej, czyli ta, która tutaj przed chwileczką była. I oczywiście jeżeli nas stać po tych wirach i tak dalej, to możemy te smoki sobie jak dowolnie układać, ale nasz kolejny smok nie może sąsiadować z naszym innym smokiem. On musi sąsiadować albo z wyspą centralną, albo ze smokiem innego gracza. Każdy gracz, do którego nasz smok się będzie przyklejał, to ten gracz będzie otrzymywał również monety. Jedną monetę za każde takie przyleganie, za liczbę smoków, które będą przylegały do tego smoka. Tak to wygląda, że my też tak trochę gramy, tak trochę szachowo można by rzec, bo my możemy kogoś zablokować, że tutaj się nie wciśnie i tak dalej. Możemy obserwować, że przypuśćmy ktoś nie ma już monet, więc tu na przykład jak położymy tak, to w ten wir na przykład nie wleci, a z drugiej strony no, nam zależy na tych wirach i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo przyjemne kombinowanie. Dodatkowo gra jest super wykonana, jeśli chodzi w ogóle o te smoki, bo to naprawdę wygląda jak taki właśnie potwór z Loch Ness, który się wyłania z wody, bo mamy super te fajne grzbiety i te głowy. No czasem jest to trochę nienaturalne, bo jednak mamy na przykład smoki, które niby mają skrzydła i mamy takie kształty, takie te na przykład. Tak, bo to takie tetrisowe kształty są. To są tak, tetrisowe kształty, czasami nie wiadomo gdzie tą głowę wstawić, żeby to wyglądało normalnie. I czasem ten smok jest taki trochę powyginany. Gierka wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Wczoraj byliśmy trochę zdenerwowani, jeśli chodzi o tę planszę, ale już teraz mam wrażenie, że ona się wyprostowała dość. Bo wczoraj była pokrzywiona, no. Wczoraj była trochę poodginana, ale jak zazwyczaj, wiecie, te kartony się poodginają, trochę trzeba je podoginać, żeby się nie odstawało. I dla mnie jest jeden spory minus, niestety, rzecz, której nienawidzę w grach, czyli ktoś mi narzuca kolor. Drobna rzecz, ale jednak to jest drobna rzecz. Ja wiem, że jest to pewnie jakaś taka minimalna oszczędność na pudełku, na setkach tysięcy pudełek, to jest pewnie dość spore zaoszczędzenie. Ale przypuśćmy, ja gdzie zawsze gram kolorem żółtym, nie mogłem grać żółtym, bo dla rozgrywki dwuosobowej jest przewidziany kolor zielony i pomarańczowy. I mi to naprawdę przeszkadza, bo po prostu chodzi o to, że w zależności od tego, ile gra osób, wiadomo, czym nas gra mniej, tym mamy więcej elementów. No i najwięcej elementów jest przygotowanych dla właśnie koloru zielonego i pomarańczowego. Czym dalej, tym kolory też są narzucane, czyli w rozgrywce na 3 osoby też są konkretne 3 kolory. I już takie gry kiedyś były, że ktoś narzucał mi kolor i mi to się bardzo nie podobało. No, niby drobny minus, ale jednak minus. Uważam, że jeżeli tu i tak jest tyle drewnianych elementów, gdzie już naprawdę pewnie kasy wydaje na to sporo, żeby to wydać, kilka w tą czy kilka w tą, to już naprawdę by chyba nikogo nie zbawiło, ale taka drobna sugestia z mojej strony, że jednak gracze mają swoje ulubione kolory i chcieliby nim po prostu grać. Na razie gra nam się spodobała, graliśmy w sumie tylko na 2 osoby, więc też ciężko ocenić, jak to będzie grało się na więcej, gdzie będziemy się blokować z każdej strony. Ale na piątkę to może być naprawdę tutaj może fajna. Może być fajna rozgrywka, no więc na razie na 2 osoby dajemy lajka, będziemy testować i na pewno gdy zagramy na większą liczbę osób, to też wrócimy do Was z informacją, jak to tutaj wygląda, jak to się tam tutaj zadziałało. Tyle jeśli chodzi o gierki, w które graliśmy i mamy je w wersji fizycznej. Była jeszcze u nas Gosia i zagraliśmy sobie w gierki wykreślankowe. Przywiozł do nas wykreślanki i oczywiście nie pokażemy, w sensie pokażemy przebitki, bo Piotr robił w trakcie foteczki, więc możemy powiedzieć o gierkach, w które zagraliśmy. Przede wszystkim zagraliśmy na początku z Gosią w półeczkę w wersji właśnie wykreślanej, gierkę z kostkami, która naprawdę no, jest po prostu półeczka, czyli mamy te same elementy, te same grafiki, które są na półeczce od Lucky Duck Games, tylko mamy suchościeralne planszetki, mamy pisaczki, mamy kostki i po rzucie kostką będziemy mogli te kości przerzucać, będziemy mogli sobie je przenosić tak naprawdę na nasze konkretne półki i wykreślać konkretne albo kolumny, albo rzędy. Jeśli spełnimy na przykład
pierwsi wypełnimy jakąś konkretną kolumnę bądź ten rząd, pozostali gracze skreślają całą tą kolumnę bądź ten rząd, nie mogąc już jej do końca rozgrywki skreślać. Żeby zapunktować za konkretny rząd czy kolumnę, musimy mieć minimum 3 dane elementy w rzędzie bądź kolumnie, aby zapunktować. Tak naprawdę to tyle. Całkiem przyjemna gierka. Mi się podobało. Ja lubię takie gierki, które są bardzo szybkie, sprawne i ładne. Fajna, ja w sensie żałuję, że ja tego nie zamówiłem, bo to było w planszomanii za 50 zł i żałuję trochę, że tak się długo zbierałem i w sumie nie zamówiłem, bo szkoda, bo za 50 zł to warto było mieć taką gierkę w kolekcji. I tu na początku nas Gosia wprowadziła w taki... My wykreślanki bardzo lubimy i znamy, natomiast no, Gosia jednak ma dużo też tytułów właśnie anglojęzycznych i wprowadziła nas najpierw takim właśnie filerkiem przyjemnym, a potem to nas to dała nagle dwie kartki, jakbyśmy grali po prostu w mur Hadriana, bo każdy dostał dwie kartki, zaczęliśmy grać w grę French Quarter chyba. Okej. French Quarter chyba tak się nazywa. No. Gierka, w której mieliśmy różnego rodzaju ulice we Francji i różnego rodzaju symbole. I tych symboli było mnóstwo. To było we Francji? To nie było jakieś Nowy Orlean? A jak French to nie? St. Peter Street to możliwe, że to było we Francji? Nie wiem dlaczego mi się to kojarzyło z Nowym Orleanem. Muzyka jazzowa, bo tam były te instrumenty. To tytuł po prostu nas zmylił, w sensie mnie. Mnie na przykład zmyliło pudełko, bo ja myślałem, że tam się będzie ogródek tworzyło, a nie jakieś ulice chodziło. Okej, no ale mamy tam uliczki, mamy tam karty, mamy również kostki. Dużo też się działo na tej planszy, bo tak naprawdę wykonujemy kilka rzeczy i dużo kombosów, dużo tych symboli po prostu wykreślamy. Jak właśnie w murze Hadriana, dlatego do tego to porównujemy. I ta gierka już jest trochę rzeczywiście większa, no bo każdy ma te dwie kartki. Są też karty wyłożone, na kartach są konkretne akcje, czyli na przykład ruch, w sensie ruch pieszo, na przykład o 1 i 2 pola, możemy jechać tam chyba karetą o 1 do 3 chyba ruchów, możemy jechać tramwajem, możemy się przenosić z konkretnego punktu na drugie, po prostu jadąc wtedy tym tramwajem właśnie. Okej, może tramwajem. Bo tam była ta ulica u góry taka. Wykonujemy sobie akcję przede wszystkim z karty. Wykonujemy sobie akcję z miejsc, akcję z domku. Akcję z domku, na który przejdziemy. Czyli wykonujemy te akcje, skreślamy konkretne symbole. Potem z tych skreślonych symboli mogą być kolejne akcje, które zostały wywołane. Potem musimy wpisać wartość kostki, która była na tej karcie w konkretnym domach, na który przeszliśmy. A wartość na kostce może być tylko o jeden mniejsza bądź większa, albo taka sama jak wartości nas na budynkach, które sąsiadują z tym, do którego przyszliśmy. Matko Boska, tak to wytłumaczyłeś, że nie wiem, czy to zrozumiałe jest. Wpisujemy szóstkę, to obok nie możemy wpisać czwórki. Musi być szóstka albo piątka. I tyle. I obok szóstki nie może być jedynka, bo nie robi pętli. Tak. Gierka trwa 8 rund. Osiem rund. W każdej rundzie każdy gracz będzie wykonywał dwie tury, bo będzie dwukrotnie pobierał te kostki. Więc też mamy znowu taką decyzyjność, no bo inni gracze nam będą te karty zabierali, będą nam zabierali te kostki. Trochę tu się możemy też poblokować, a żeby zrobić fajne kombosy, potrzebujemy konkretne wartości kostek, potrzebujemy konkretne akcje, więc się naprawdę, naprawdę mnóstwo działo. Mi się to podobało. Tak. Fajnie w to się grało. Rzeczywiście Gosia ma nam przywieźć jeszcze do nas Three Sisters, bo uważa, że mówi cały czas, że tamta gra jest najlepsza, jeżeli chodzi o wykreślanki z tej serii, bo tam jest jeszcze Motor City chyba i Fleet the Dice Game. No przetestujemy, to zobaczymy, ale ta na pewno mi się podobała, chociaż z tych wszystkich gier, które zagraliśmy, to zagraliśmy jeszcze w taką wykreślankę, a nie wykreślankę od AEG i teraz mogę przekręcić tytuł, bo nie pamiętam jak ona się nazywa, The Guild of the Merchants Explorer. Takie beżowe pudełko. Ja ją widziałem już nie raz tę grę. Jest to gra trochę taka wykreślanka, trochę taka Wyspa Tukana, tylko na planszy bez wykreślania. Ponieważ każdy z nas otrzymuje planszę gry, otrzymujemy kosteczki oraz jakby figurki takich wioseczek i my na rozgrywkę będziemy wyciągać karty. I karta nam będzie mówiła, że musimy położyć dwie kosteczki na przykład na dwóch terenach takiej polany. No i my sobie te domki stawiamy. My oczywiście łączymy te miejsca jakimiś ścieżkami. Musimy iść do latarni, musimy łączyć ze sobą wioski. Musimy wchodzić na ruiny, żeby zdobywać konkretne karty z nowymi jakimiś umiejętnościami. My będziemy co rundę ściągać wszystkie swoje kostki i zaczynać budowę od początku. Więc będziemy chcieli budować wioski, ponieważ od wiosek będziemy mogli iść nowymi ścieżkami. A żeby zbudować wioskę, będziemy musieli zapełnić cały teren, który jest na przykład, mamy 5 terenów leśnych, tej jakiejś polany, jak nam się zapełnią 5 terenów kostkami, to wtedy będziemy mogli jedną tą kosteczkę postawić i postawić wioskę, której do następnej rundy już ściągać nie będziemy i stamtąd będziemy mogli budować sobie dalej kolejną ścieżkę. Dla mnie gra świetna,
Dla mnie to jest must have, chyba muszę zamówić. To jest gra, która się bardzo w ogóle kojarzy z Wyspami Tukana. Strasznie. Jeśli chodzi w ogóle o te kształty, które mamy na tych kartach, czyli na przykład dwie pustynie. No w Wyspie Tukana też mamy połącz pustynię z pustynią, połącz wodę z czymś tam i tak dalej, więc tu jest bardzo podobnie, natomiast mamy tylko trzy rodzaje terenów plus właśnie wodę i potem mamy jeszcze dodatkowo karty jedynki, dwójki, trójki i taką kartę combo na końcu. I to są konkretne akcje dodatkowe i to każdy będzie miał wtedy inną akcję, bo będziemy te karty dobierać w konkretne miejsca przy swojej planszetce. Jeśli wyjdzie karta numer na przykład 1, to odpalamy sobie akcję, którą właśnie przy tym numerku 1 mamy postawioną. Każdy ma inną. I każdy ma inną i tu możemy naprawdę dzięki temu fajnie... Jakby zmienia trochę rozgrywkę, tak. Nie? Bo na początku było widać, że na przykład jak się wylosowały 3 wody, to możliwość iścia 3 wody był, każdy miał taką samą. Że mógł iść albo w jedną, albo w drugą stronę, więc robiliśmy dokładnie to samo. A właśnie te karty jakby tej modyfikacji, jedynka, dwójka, trójka, wprowadzały już rzeczywiście zdecydowanie większe możliwości, że między nami trwożyła się pewnego rodzaju asymetria. No i musimy generalnie tą mapę po prostu powolnie eksplorować, aby z różnych miejsc potem móc startować. Mamy też latarnie morskie, które będziemy stawiać. Generalnie też każda mapa jest inna, bo tu chyba są cztery mapy. No i Gosia właśnie mówiła, że no, na przykład w solo zagrywała się bardzo dużo, kilka razy pod rząd po prostu zagrała od razu. Bo tak się jej spodobało. No i gra by się wydawało, że może być długa, bo to jest, wiecie, duże pudło, dużo komponentów i tak dalej, a rozgrywka jest naprawdę bardzo, bardzo sprawna. Cztery rundy i... Mi się to bardzo podobało. Bardzo. Z tamtych, co graliśmy, chyba najbardziej mi się podobało. Ja po prostu byłem tą grą oczarowany. Po drugie, mi się ona po prostu podobała wizualnie. Ona nie krzyczała do mnie kolorystycznie w ogóle, bo była bardzo stonowana kolorystycznie. Jedyny kolor, który tam był wprowadzony, to był kolor tych kosteczek, które się kładło na tej planszy. Nie, no trzeba zamówić tę grę. Dobrze. Bo ona jest w planszomanii jeszcze, więc... Albo dobra, nie mówię wam, nie ma, nie kupujcie. Tyle od nas, bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami. My lecimy do awarii, albo w sumie już byliśmy w awarii, bo to dni Odry. Tak, dokładnie. Nie wiadomo jak ja to zmontuję, bo ja zaraz muszę wychodzić na bulwar. Trzymajcie się, pa! Hej!